All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Cześć i czołem, witajcie w Departamencie Motoryzacji. Ja jestem Andrzej, dzisiaj na razie jestem dla Was sam, ale już za niedługo podejrzewam, na tym fotelu będzie siedział Krzysiu. Cześć i czołem, dzisiaj przed Wami E46 w kompocie, tak zwany pakiet młodego driftera, jak widać, czyli mamy porobione skręty, zderzak już był wielokrotnie zerwany, więc już są porobione klipsy, jak chłopaki robią do driftu. Z tyłu mamy oczywiście zaspawany dyfer. Hydrołapka jest wkręcano-przykręcana, o czym pokażemy Wam później. Teraz tak, z racji tego, że ten silnik lubi bardzo wysokie obroty i cały czas się bardzo wysoko kręci, padł kolejny alternator. To jest na stały klient, to już jest chyba drugi raz albo trzeci raz, jak szarpiemy alternator w tym samochodzie. Teraz jest tak, tutaj już poszliśmy razem z klientem do przodu. Wzięliśmy alternator z czwórki, X3 z X5 z silnika M54 z tego względu, że ma wzmocniony stojan i w tym momencie więcej przyjmie i może cały czas się kręcić wysoko i nie ma problemu z tym, że w końcu pierdolnie to ładowanie. Tylko teraz tak, problemy są rzeczy prostej i następującej, czyli jako mechanik musisz użyć kurwa swojej magicznej wyobraźni. Teraz tak, ten alternatorek jest to oryginalny alternatorek Boscha, tylko że niestety ma wyjście typowo już nowe. E46 kompot ma jeszcze starego typu wtyczki, czyli tak zwane prostokątne. Tutaj już mamy jajowane, troszeczkę owalne z jednej strony, z drugiej strony płaskie, więc dlatego to już różnica samej kostki. Piny, no to wiadomo, mamy po dwa piny i dwa piny w kostce, dwa piny tu. Teraz musimy poprosić Krzysia, który wyzdrowiał, oczywiście robi ze swoim opelkiem, żeby nam powiedział, który pin jest od czego, żebyśmy mogli przerobić kostkę, żeby ten alternator tutaj wsadzić. No i mamy nadzieję, że to auto dzisiaj trafi do klienta. Jest sobota, piękna pogoda. Wieczorem oczywiście wiadomo co. Czarownie pokazać, o co chodzi. Kwestia tylko przeróbki. Fajnie zabezpieczony plus. Bardzo mi się podoba. Telefonik na stojaczek. Obok widzimy piękną motoryzację. Żółty kanarek Tigra. Subaru Impreza bez silnika. Słuchajcie, moi drodzy, bierzemy się za montaż tego. Musimy tylko sobie załatwić kostkę, która jest bardzo, bardzo potrzebna. Nie, plomby, czy co? Dziwnie to wygląda, no ale ja chcę to. No wiem, bo ja tu jeden kabel właśnie dorabiałem. On gdzieś stąd, tu i tam do deski. Do zegaru. Niebieski, głównie niebieski. Czyli co? Kostka od klocków? Tak, od czujnika życia kostka. A powiesz mi, który pin jest który? No. Będę wdzięczny, bo ja z prądu wiem, że mnie może kopnąć. No zobaczymy, na omacku, kurwa, jak wepniesz w jeden, tu ma być plus, tu wepniesz jeden i ma się zaświecić, kurwa, alternator na tym. A auto co się nie zaświeci? Nic się nie zaświeci. Ja pierdolę. A, bo tu rekording jest. Dobra. Udało nam się zorganizować kostkę. Nam, kurwa, czyli mi po prostu. Kostkę do alternatora już mamy. Tu się nie będziemy, za przeproszeniem, pierdolić, tylko ją od razu... Rach, ciach, dziękuję, żegnamy kwadraciaka, zobaczmy sobie jak to było, jedynka mamy zielono-brązowy, dwójeczkę mamy niebieski, dobra, zaraz sobie sprawdzimy, który po zapłonie będzie mi tutaj uruchamiał alternator, kurwa trytytki, dobra. Jeszcze tak, podstawowe rzeczy. Skrobaczka do kabli, cyna, kalafonia, lutownica, oczywiście termoskurcze i kurwa zapalniczka albo opalarka. Taki podstawowy pakiecik do zrobienia kosteczki, plus oczywiście przygotowujemy sobie śruby. Paseczek jest bardzo prosto intuicyjnie założyć. Słuchajcie, do przykręcenia dwie śruby mocujące alternator, kabel plusowy i do wpięcia kostka i założenia pasek. Tyle kurwa jest roboty. I co? Nie będzie? No, dobra. Zaczynamy pakować tego kurwa trola tutaj. Teraz tak, kostkę mamy.
Dobra. Teraz musimy sobie przygotować kable. Jeszcze cyna mam tak chujową, że kurwa mać. Z tym już przynajmniej jesteśmy bezpiecznie. Pierdolone węże, kurwa! Zapomniałem sobie o pierdolonej rolce, kurwa, oczywiście. Jak zasłaniam, to przepraszam. Pieruniasty, ono tu. Chodź. Gdzie tam latasz? Ja też nie lubię rowerzystów. Przynajmniej tyle się, kurwa, piesek, zgadzamy. Dobra. Teraz musimy jeszcze, kurwa, przywalczyć trochę z napinaczem. O, wyjmiemy nitka. Za bloku. Wsadź rękę, obróć! To się tak. Czegoś mi brakło. Albo paska, albo coś źle złożyłem. Patrz, jaka kurwa! Jebana dziwko! Kurwa! Ja jebie, no kurwa! No przekurwa jest, nie? Wypierdalaj, kurwa. Nie, no masz dwie opcje. Albo współpracujesz, albo cię rozdupcę. Trzeciej nie ma. O! Gdzie, kurwa? Zaklęcia, magiczne słowa. Gotowe. Widzicie to? Ale... Tutek! Ładuje. Ładuje, ale... A bo dodałeś gazu? Nic, odpaliłem tylko. Ponaciskaj tam. Ale co ponad? Niebieski kabel, do którego sam stoi. Aha, bo tobie chodzi teraz kontrolka na zegarach. Tak. No to czekaj, damy w konfigur... Czekaj, konfiguracja A. Nic nie ma. Odpalasz? Nie, nie, nie. A drugi? Dobra, konfiguracja B. Zawsze niebieski do masy. Tylko do masy. Czekaj, bo go za krótkiego mam. Patrz, jaka suka. Ty, no brakuje mi kurwa centa, stary. Dobra. Moment, 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 moment. Ale w sensie, że zapalił ci kontrolkę, tak? No to jestem przy bloku. No jest bardzo dobra. Teraz muszę do którego z alternatora
Puściłem, czyli niebieski mam zwierać. Dwa, stary. A zapal go. Czy samo. Bo, czekaj, kable są rozizolowane, czy samo mu wskoczył ładowanie? No i skoczył na 14 od razu. To jest alternator ze 60. Z M57 chyba. Nie, z M54, przepraszam. No jest inna kostka, jest... Nie wiem, ja tylko plusa przykręciłem, nie? Plusa wsadziłem, nową rolkę zarzuciłem. A specjalnie sobie tak zostawiłem, bo chciałem sobie, wiesz, raz zrobić tak, zobaczyć, czy zgaśnie. Może inaczej sterowany. Dwa. Że może być PWM-em sterowany. Wtedy w ogóle. Czyli co, od prędkości obrotowej on się sam uruchamia? Teoretycznie sam się wzbudza, widać. No to inaczej, zaizoluję te kable, odpalę go, niech se chodzi, będę kontrolował ładowanie i sprawdzę, chociaż ja bym nie chciał tego tak zostawić. Termo kurczo skurcze kurwa. Na razie to zrobimy tak, zamkniemy. Słuchajcie, jestem zdziwiony, bo mamy ładowanie bez zbudzenia, czyli bez głównej kostki po prostu, co ona jest bardzo istotna, bo jest to zbudzenie alternatora, kurwa. Sterownik potem dostaje sygnał, jak ma... Kurwa, powiem wam szczerze, jestem... What the fuck, kurwa. Dobra, confused. Nawet mi się już nie chce rękawiczek, kurwa, ubierać. Za tym to jest warsztat, nie piekarnia, kół. Zaczyna się. Chodź tu, kurwo. Gdzie spierdalasz? Szmatka. Nie da się. Chcesz być mechanikiem, nigdy nie będziesz kulturalny. Nie ma opcji. No nie wsadzisz, kurwa, ręki, nie? Pierdolona chłodniczka, bo tu kiedyś automat był, kurwa, zaślepiona jest, zamknięty, pierdolony obieg, kurwa! Pierdolę, kurwa, takie gruziny są najgorsze, kurwa, do roboty. Kurwa, odzyskać nasadkę, kurwa, i pochara też mam, kurwa. I znowu. Tylko tym razem na wierzchu, kurwa. Test leżącego kubka. Dostał przepływkę, to słyszeliście. No. Jeżeli tylko robota będzie, jak się to mówi, dobrze zrobiona i odfajkowana, tu już czeka na mnie kolega sobotni. No nic, trzeba się tym przejechać. Dobra, słuchajcie, mamy gadżety, które mógłbym sobie wpiąć w zapalniczkę samochodową i też bym widział ładowanie, ale ja jestem hardkorem. Ja nie lubię, kurwa, łatwych rozwiązań. Zrobiłem sobie tak. No i z racji tego, że nie mam prawka, pojeździmy sobie tylko po placu. No. No, ale jak już jesteśmy w środku tego pięknego, młodocianego HOS MAT, kurwa. Tak, tutaj jest ukryte. Tutaj to mamy. Policja. No dobra. To jest najważniejsze. No. Zajebiście. Dobra. Panowanie mamy perfekt. Strasznie, kurwa, sztywne to autko, wam powiem. No tu nawet nie trzeba, kurwa, łapki ciągnąć. No, idzie to jak wściekłe. Nice.
Auto trzeba sprawdzić w warunkach, jakich porusza się na co dzień, czyli wysokie obroty, ładowanka i to proste sprawy. Musimy zrobić test, jak się to mówi, w warunkach takich, jakich na co dzień ten samochód się oczywiście porusza. Czyli co? Musimy odjebać wichty. Może się nie zabije, może nie rozjebie tego auta. Może coś jeszcze pamiętam. Co, Andrzej? Jedziemy. Nie wyszło! Atem numer 2. Może kikserem nie jestem, ale coś umiem jeździć. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Alright, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Tam się patrz.